Rozdział siódmy Tajemnica holenderskiego paszportu Zagadka człowieka Asufo Jak podróżują ludzie przyszłości Wyprawa w głąb siebie Przybysz z 9109 roku Historia przyszłości Równowaga wszechświata Straszna siła psi Jak poszukiwano zaginionego przedmiotu Ostatnia szansa Obiad przywiózł nam na elektrycznym wózku milczący Indianin Rozstawił dania na stole, skłonił się i odjechał również bez słowa. Najpierw jedliśmy zupę z rozgotowanymi kawałkami prosiaka, z mnóstwem jarzyn, kukurydzą i ryżem, przyprawioną ostrym sosem z ai, czegoś w rodzaju papryki. Na drugi otrzymaliśmy tamales, ugotowany ryż, wymieszany z grochem, cebulą, siekanym mięsem prosięcia i z wbitymi jajkami. Wszystko to zostało owinięte w liście bananowe i podgrzane. Potem jedliśmy lody o różnych smakach. Po obiedzie usiedliśmy w fotelach, każdy z nas z filiżanką kawy w dłoni. Ja zapaliłem cygaro. Swoim sąsiadom powiedziałeś, że jestem holendrem. Skąd wiesz, że mam holenderski paszport? zapytałem. Popatrzył na mnie ze zdziwieniem. Nie domyśliłeś się, że to ja kazałem ci go dostarczyć? Było trochę kłopotu ze zdobyciem Twojego zdjęcia, ale recepcjonista w hotelu Hilton za odpowiednią opłatą zrobił odbitkę z fotografii w Twoim prawdziwym paszporcie. Do licha, dlaczego uczyniłeś mnie akurat Holendrem? I po co mi fałszywy paszport? Ech, Tomaszu, westchnął Dawson z udanym ubolewaniem. Zostałeś Holendrem, ponieważ najłatwiej było mi zdobyć paszport holenderski. W Kolumbii i w sąsiednich krajach bywa bardzo mało Polaków. Twój polski paszport musiałby siłą rzeczy wzbudzić zainteresowanie właścicieli hoteli, policjantów. A obecność Holendra nikogo tu nie dziwi i nie zastanawia. Poza tym miałem jeszcze jedną sprawę na względzie. Musiałem brać pod uwagę i taką ewentualność, że umykając z lotniska nie zechcesz skorzystać z mojej pomocy. Przewidywałem. Że wówczas pod fałszywym nazwiskiem zameldujesz się w którymś z hoteli i zechcesz skontaktować się z panną Leticią Lucinante. Tak właśnie planowałem. A panna Leticia Lucinante, oświadczył z uśmiechem, przywiozłaby cię tutaj. Albowiem zarówno ona, jak i całe wiadomości i bogoty są do mojej dyspozycji. W swoim czasie redakcja znalazła się w kłopotach finansowych, Pomogłem im i mi stałem się udziałowcem wydawnictwa. W zamian za to jestem przez tę redakcje informowany w pierwszej kolejności o wszelkich interesujących mnie sprawach. Tak czy inaczej, Tomaszu, doszłoby wkrótce do naszego spotkania i naszej współpracy. Jesteś pewien, że będziemy razem szukać złodziei? Tak, odparł bez trosko. Nie masz innego wyjścia. Zrobiłem cię Holendrem. Wkrótce uczynię wariatem. A ponieważ ja już jestem wariatem, podróż dwóch zwariowanych gringo nie wzbudzi większego zainteresowania. Dodam, że w Kolumbii wszystkich gringo uważa się za coś w rodzaju wariatów. Nie jesteś wariatem, stwierdziłem stanowczo. Słusznie, skinął głową. Chciałbym jeszcze, abyś uwierzył, że jestem człowiekiem z przyszłości. Odstawiłem na stolik niedopitą kawę, zgasiłem niedopalone cygaro. Postanowiłem raz wreszcie wyjaśnić do końca sprawę Ralfa Dawsona. Wiedziałem, że jestem w jego rękach. Zdany w pewnym sensie na jego łaskę i niełaskę, ale choćbym miał zrezygnować z poszukiwania złodziei, nie zamierzałem współpracować z człowiekiem, który prowadził ze mną podwójną grę. Powiedz mi, kim jesteś naprawdę. Popatrzył na mnie z odrobiną smutku i zdziwienia w oczach, jak gdyby było mu przykro, że jednak mu nie ufam. Można mnie zranić, zadać ból, a nawet zabić, powiedział. Tak, można mnie zabić, Tomaszu, podobnie jak każdego człowieka, który w tej chwili żyje na ziemi. Ale tym różnie się od innych, że będę wskrzeszony. Pewnego dnia wehikuł czasu przeniknie w 1970 rok i zabierze mnie w przyszłość takim, jakim mnie zostawił, bez żadnych ran na ciele, bez pamięci o tym, że zadano mi ból albo nawet śmierć. Wtedy wrócę w swój prawdziwy czas, to jest w 370 rok ery panowania rozumu. Co jeszcze chcesz wiedzieć? Wszystko. Powiedz mi o sobie wszystko. A także o erze panowania rozumu poprosiłem, bo raptem poczułem, że wierzę temu człowiekowi i otworzyła się przede mną cudowna szansa, aby poznać przyszłość ludzkości. Otworzył oczy i przecząco pokręcił głową: Niewiele mam ci do wyjaśnienia, bo jeśli nawet powiem ci wszystko tak, jak tego pragniesz, twoja wyobraźnia odrzuci moje słowa. Nie jestem głupcem, Ralf. Możesz mi wierzyć, mam dużą wyobraźnię. Znowu obudziła się we mnie niepewność. Pomyślałem, że znalazł wybieg, aby się wykręcić od odpowiedzi. Ale on chyba wiedział, co czuje. kiwnął głową i rzekł: Tomaszu, zadaj mi konkretne pytanie o jakąś sprawę z przyszłości, a przekonasz się że moja odpowiedź będzie dla ciebie niezrozumiała, podobnie jak człowiekowi ze starożytnego Rzymu nie wytłumaczysz, co to jest samochód czy motocykl. No właśnie, jakimi środkami transportu się posługujecie wy, ludzie z 3106 roku? Żadnymi, Tomaszu. Nie rozumiem. Nie odczuwamy potrzeby przemieszczania się w przestrzeni. Naprawdę. Nie rozumiem. Każdy tkwi jak kamień? Nie. Jesteśmy bardzo ruchliwi, ale to nie znaczy, że poruszamy się w przestrzeni. Owszem, odbywamy bardzo długie i męczące podróże, przeważnie jednak do wewnątrz siebie, we własną wyobraźnię i we własne myśli. Wytłumacz mi to jaśniej. Nie potrafię, Tomaszu. Najpierw bowiem musiałbyś zrozumieć, że przeszło trzysta lat wcześniej, to jest na początku erozumu, ludzie pojęli, że dążenie do wolności w takim pojęciu, jakie istnieje w Twoich czasach, jest bezużyteczne. Wolność zewnętrzna człowieka bywa ograniczona, natomiast niczym nieograniczona jest wolność wewnętrzna istoty ludzkiej. To, co nazywacie duszą ludzką lub psychiką, nie ma granic i poznawanie tego, co jest w nas i w innych ludziach, bywa niezwykle fascynujące. Tak więc staliśmy się istotami, które zrezygnowały z wolności zewnętrznej na rzecz nieskończenie wielkiej wolności myśli, uczucia, wyobraźni i rozumu. Odbywamy cudowną wędrówkę w głąb swojej psychiki, przeżywając pełne przygód poznania swego ja, swego it, swego super ja oraz tego, o czym jeszcze nie wiecie, ale co tkwi w człowieku i nosi nazwę siły psi. Podróż w głąb siebie i najbliższej istoty potrafi być niezwykle dramatyczna, niekiedy nawet tragiczna i może skończyć się śmiercią myśli, wyobraźni, rozumu. W naszej jaźni czają się potwory, przepaście, pustynie bez wody, dżungle nie do przebycia. I to jest świat, który nas interesuje, Tomaszu. Czy mógłbyś to zrobić ze mną? Nie masz wydoskonalonej w sobie siły psi która umożliwia taką wędrówkę. W moich czasach już od chwili narodzin człowieka owa siła psi zostaje w istocie ludzkiej stopniowo uruchamiana i udoskonalana. Jesteś człowiekiem, który większość swojej energii życiowej przeznacza na życie zewnętrzne. W moich czasach bywa przeciwnie. Większa część życiowej energii człowieka przeznaczona została na życie wewnętrzne, duchowe. A tylko małą jej część ofiarowujemy światu zewnętrznemu, pracy, produkowaniu żywności, zachowaniu gatunku, dalszemu rozwojowi techniki i cywilizacji. Nie ciekawi Was kosmos i inne galaktyki? Nie od razu odpowiedział. Najpierw przyglądał mi się długo i z ogromną uwagą, jak gdyby zastanawiając się, czy jestem choć trochę przygotowany na jego słowa. Aż wreszcie rzekł cicho. Okłamałem Cię, Tomaszu. Uczyniłem to nie w złych zamiarach, ale po to, abyś stopniowo mógł przyjąć prawdę. Nie pochodzę z 3106 roku wedle Waszego kalendarza, lecz z 9109, to jest z dziesiątego tysiąclecia. Milczałem. Ta informacja tak mnie zaskoczyła, że nie mogłem wypowiedzieć słowa. Ogromna przestrzeń czasu, jaka dzieliła mnie i tego człowieka, stała się dla mojego umysłu wręcz niewyobrażalna. Jedyną reakcją, na jaką potrafiłem się zdobyć, stała się myśl on jest jednak wariatem. Przyzwyczajony do obcowania z zabytkami, które liczyły sobie po tysiąc, a nawet i dwa tysiące lat, byłem jakoś w stanie oswoić się z wyobrażeniem, że oto mam do czynienia z kimś o tysiąc lat starszym ale osiem tysiącleci dzielących mnie i Ralfa Adelssona, który wyglądał tak jak każdy zwykły człowiek. Nie, tego nie umiałem przyjąć bez wewnętrznego protestu. A on, chyba świadomy tego, co przeżywam, powiedział z niezmąconym spokojem. Niestety, tylko pobieżnie uczyłem się historii ludzkości. Wiem jednak, że droga, po jakiej poszła ludzkość w trzecim, czwartym i piątym tysiącleciu. A także później przyniosła tylko ogromną klęskę. Aż dopiero 370 lat temu nastąpiła era rozumu. Pytałeś mnie o podróże w kosmos, o inne galaktyki. Z nauki historii wiadomo mi o tysiącleciu, w którym opanowała ludzkość mania podróży kosmicznych. Budowano coraz większe i coraz doskonalsze statki. Odbywano setki lat liczące podróże do innych galaktyk trwał nieustanny wysiłek całej ludzkości, aby podróżować coraz szybciej i dalej. Niestety, okazało się, że wszechświat jest skończony, a zarazem nieskończony, że być może równolegle z naszym wszechświatem istnieją jeszcze inne wszechświaty. Odkryliśmy, że istnieje nadprzestrzeń i podprzestrzeń, jak gdyby niebo i piekło. Tak, można się tam dostać, Tomaszu, ale nikt nie chce tego uczynić. Ponieważ istnieć w nadprzestrzeni i podprzestrzeni można tylko w postaci niematerialnej, to jest godząc się na własną śmierć bez możliwości powrotu do formy materialnej. Przekonaliśmy się ku swemu wielkiemu przerażeniu, że istoty ludzkie są samotne w kosmosie. Nie, nie myśl, że wszechświat jest pustynią bez żadnego życia. Ale życie stworzyło tak dziwnie ukształtowane istoty. Że porozumienie z nimi bywa albo bardzo połowiczne, albo w ogóle niemożliwe. We wszechświecie panuje taka sama symbioza, jak w przyrodzie na ziemi. Żyjesz, Tomaszu, obok drzew, roślin, ptaków i zwierząt, a przecież nie prowadzisz z nimi ani wspólnych rozmów, ani zabaw, ani nie możecie wymienić własnych doświadczeń. Zarazem jednak dla wszystkiego, co żywe na ziemi, potrzebna jest równowaga ekologiczna. Zniszczenie jednego gatunku pociąga za sobą zniszczenie innego gatunku. Podobnie jest we wszechświecie. Nie umiemy porozumieć się z innymi istotami, ale zarazem nie możemy żyć bez nich. Jesteśmy od nich zależni, a one zależne są od nas. I tak jak nie wolno zachwiać równowagi ekologicznej na Ziemi, tak samo nie wolno zachwiać swoistej równowagi we wszechświecie. Dlatego zgubne dla ludzi okazały się próby zasiedlenia innych galaktyk i po wielu katastrofach powróciliśmy ostatecznie na Ziemię. Gdzie jest nasze miejsce? Owszem, wykorzystujemy niektóre planety jako źródła energii i surowców, lecz czynimy to bardzo ostrożnie. Na początku erozumu, zdziesiątkowani i pokorni, wróciliśmy na Ziemię, aby tu zająć się poznawaniem samych siebie. Naczelna prawda, która wpajana jest obecnie każdemu człowiekowi, głosi: nie ma poznania świata bez poznania samego siebie. Żyjemy nie na zewnątrz, ale do wewnątrz. Nie jestem w stanie wyjaśnić, co to jest tkwiąca w człowieku potężna siła psi, która stała się drogą do poznania samego siebie i innych ludzi. Czy uwierzysz, że już nie używamy elektryczności, chyba dla celów naukowych? I to w bardzo wyjątkowych wypadkach. Nie używamy też fal elektromagnetycznych, gdyż siła psi jest doskonała. Czy mógłbyś mi pokazać, jak działa siła psi? Rzuciłem pytanie, czując, że mam coraz większy zamęt w głowie. Moja wyobraźnia z największym trudem nadążała za słowami Dawsona. Nie mam w sobie pełnej siły psi, a tylko jej resztki wyjaśnił. Pozbawiono mnie jej. Zanim przybyłem w Twój wiek. Działanie siły psi jest bowiem zbyt mocne dla tych, którzy sami jej nie posiadają. W mojej obecności czułbyś się jak sparaliżowany, a gdybym dotknął Cię ręką, zginąłbyś na miejscu, zostałbyś spopielony. W naszym tysiącleciu każdy człowiek posiada tę siłę, dlatego nie ma ona żadnych ujemnych skutków. Zamęt w mej głowie stawał się coraz większy. Miałem wrażenie, że zaczynam tonąć w zalewającej mnie fali nowych pojęć i wyobrażeń. one zaś mówił dalej gdybym był fizykiem lub chemikiem, astrofizykiem lub psychologiem, być może umiałbym ci powiedzieć coś więcej o lepsi, lecz nasze społeczeństwo stokroć bardziej niż wasze składa się z ogromnej ilości specjalistów. Każdy zna tylko bardzo wąski zakres wiedzy. Rozumiem to, odparłem. Zostałem wykształcony na detektywa. Dlatego nie zadawaj mi pytań z dziedzin, na których się nie znam. Nie pytaj mnie więc o systemy filozoficzne obowiązujące w moim czasie, o dzieła sztuki, o problemy z zakresu medycyny lub fizyki, bo choć w szkole uczyłem się pobieżnie o wszystkim, wiele zapomniałem i mogę udzielić ci odpowiedzi bardzo ogólnikowej. Nawet nie rozumiem. Na jakiej zasadzie przeniesiono mnie w Twój czas i na jakiej zasadzie powrócę potem w przyszłość? Wybrano mnie spośród tysięcy działających w naszym czasie detektywów i policjantów, poddano odpowiednim badaniom i odpowiedniemu szkoleniu. Moim zadaniem jest odnalezienie zagubionego przedmiotu, który wkrótce zacznie emanować śmiercionośną siłę. Pomyśl: Między 1908 a 1970 rokiem. Aż trzydzieści trzy wyprawy z przyszłości, jednoosobowe i dwuosobowe, wyruszyły w Twój wiek, aby ratować przyszłość ludzkości. Dzięki nim wiemy, że przedmiotów spadł w górach Sierra Nevada i zniknął być może w jakiejś szczelinie skalnej, na dnie rzeki albo zarył się kilka centymetrów w glebę, przez co stał się niewidoczny. Wysłannicy przyszłości wdzierali się więc na dzikie turnie skalne, brodzili przez bystre strumienie i przy pomocy specjalnych aparatów starali się zlokalizować miejsce, w którym on się znajduje. Nawiązali kontakty z handlarzami zabytków i rabusiami grobów. Wielu naszych wysłanników cierpiało głód i pragnienie. Nie jeden zginął śmiercią człowieka XX wieku. I to wszystko na nic, Tomaszu. Najprawdopodobniej przedmiotów znalazł jakiś pastuch lub rolnik i sądząc, że jest ze złota, ukrył w domu jak najcudowniejszy skarb, nie zdradzając nikomu swej tajemnicy. Aż wreszcie sprzedał go któremuś z banków, gdzie znowu leżał długo w sejfie. Potem przedmiot trafił do Muzeum Złota. Ale i tu nie wystawiono go na widok publiczny, gdyż nie ma atrakcyjnego wyglądu. Spoczywał w magazynie muzeum. Skąd został skradziony. I teraz ja muszę go za wszelką cenę odebrać z rąk złodziej i zniszczyć. Chcę to jednak uczynić tak, aby nie naruszyć niczego w łańcuchu historii dzielącej przeszłość od przyszłości. Dlatego musisz mi pomóc. Ty schwytasz złodziej i odzyskując zrabowane zabytki, otrzymasz satysfakcję, szacunek i sławę. Ja chcę tylko dostać ten mały przedmiot który nawet nie jest zrobiony ze złota. Też stanę się sławny, ale ty o tym już nie będziesz wiedział, bo moja sława narodzi się za osiem tysięcy lat. Stoimy i przed wielką szansą, Tomaszu, i musimy ją wykorzystać. Tak, szepnąłem, czując, jak ogarnia mnie coraz większa senność. I choć chciałem zadać Ralfowi jeszcze bardzo wiele pytań, myśli mąciły mi się w głowie, plątały traciłem powoli świadomość, kim jestem i gdzie się znajduję, aż wreszcie ogarnęła mnie ciemność.